Dzień dobry Państwu, jestem na ulicy Piłsudskiego, to jest taka ulica blisko rynku, tutaj widać urząd powiatowy, zapewne tam mury tego urzędu będzie widać, nie jestem pewien, czy nie są zasłonięte, ale to jest dosłownie ze 150 metrów stąd, rynek jest ze 300 metrów może, to jest taka reprezentacyjna ulica miasta, tutaj wszelkie pochody maszerują tędy, zawsze co roku ja filmowałem je nieskończenie wiele razy, no skończenie wiele razy, ale wiele razy. Bądźmy precyzyjni, tutaj oczywiście jest taki niewielki syf na ulicy i na chodniku, zaraz Państwu pokażę, ale to nawet nie jest tematem mojego filmika, tylko podchodzę do takiej pewnej dziury w płocie. Żeby do niej dojść, to muszę iść tym chodnikiem, na nim leży oczywiście sporo śmieci, ale ja teraz skręcę w stronę lewą i pokażę Państwu, co mamy za płotem, bo tam jest dużo śmieci. O, tutaj widzą Państwo, jest taka wywalona szczerba. Znaczy te szczerby są powalane w wielu miejscach tego płota, ale ja sobie przejdę jedną z nich, powiedzmy. Jest ładna, słoneczna pogoda, więc te śmieci skrzą się w słońcu. To jest taki stary cmentarz żydowski tutaj, proszę Państwa. Więc no, kurczę, można by podciągnąć pod antysemityzm tutaj tych, którzy śmiecą oraz tych, którzy utrzymują to miejsce w takim porządku. No chyba Urząd Miasta i Gminy się tym opiekuje, tak mi się wydaje, no bo któż inny? Ci zmarli, no nie mogą już nic tutaj dla porządku w tym miejscu uczynić, więc Urząd Miasta i Gminy tutaj przejął obowiązki. Tak mi się wydaje, no to któż inny? Tutaj jest pięknie, proszę Państwa, naśmiecone, znaczy pięknie, no pięknie. To wszystko zależy, no kto jak na to patrzy. Ja już po filmowaniu tych śmietników wewnątrz Staszowa, w centrum miasta różnych, to może przesiągłem taką manierą mówienia, ale piękne znalezisko. Przy czym tych znalezisk nie trzeba, proszę Państwa, szukać, to się po prostu w pewne miejsce się idzie i się wie, że tam jest śmietnik, tam musi być śmietnik, bo tam zawsze był śmietnik. To tutaj widzą Państwo, niektóre śmieci są dosyć sprytnie zagrzebane, bo to są śmieci, niektóre wieloletnie, niektóre świeże, świeżej daty. Niektóre są omszałe, o tutaj pokazuję Państwu. Przysypane są liśćmi. Jak te liście troszkę umrą jeszcze na wiosnę, to znowu trawka się pojawi. Tych śmieci też może tak bardzo nie będzie widać. O, ale nawet jak nie widać, to widzą Państwo tutaj, o, śmiecia nie widać, a trawa tak, proszę Państwa, nie szeleści. To jest puszka. Tu mamy śmieci. O, przejdę może tutaj. Dam radę tam dojść. Zarośnięte, ale się daje. Dla chcącego. Tu jest śmieć. O, sprytny, zagrzebany, widzą Państwo. Ten ledwo wystaje, ale jest. Tutaj oczywiście jest śmieć. Tu jest wywalone. Kolejna dziura w płocie. Tam oczywiście mamy śmieci. Tutaj ktoś jadł pasztecik drobiowy. Tutaj chyba jakieś ciaste. O, tutaj, o, proszę Państwa, widzą Państwo, o tu butelka. A jeszcze dojdę może i tam. Tutaj są straszne chaszcze. Ale ja się chaszczy nie boję. O, tutaj dojdę w to miejsce. Jakieś stare wiaderko. Tutaj puszka po piwie, tam inna puszka, znowu puszka po piwie. Tutaj chyba fragment telewizora, może nawet, czy jakieś oparcie od fotela. Ciężko zgadnąć. Tutaj oczywiście wywalona, kolejne dziury wywalone w płocie. O, tutaj coś, jakieś butelka, tu trzeba uważać, żeby nie nadepnąć na szkło. Tutaj, proszę Państwa, no, był ten cmentarz żydowski. Potem tutaj było przedszkole w tamtym budynku. O, tam. Ja nawet w ferie czasami tam przychodziłem jako taki przedszkolak mały. Tutaj na tym ogrodzie się bawiłem z kolegami. Ja nawet nie wiedziałem, że tu był cmentarz żydowski. Dopiero potem się dowiedziałem. No tak się mówiło o kirku, ale jako takim mały przedszkolak, to ja wiedziałem, co to znaczy kirku. Nawet nie wiedziałem. Tutaj się bawiliśmy, tu się ganialiśmy. No teraz ten teren już od wielu lat jest taki troszkę udekorowany po staszowsku. No chciałem powiedzieć, że zapuszczony, ale zapuszczony to chyba jest złe słowo w Staszowie, bo jest
no, normalnie w sposób dostosowany do wymagań miasta i gminy Staszów, czyli tutaj samorzutnie powstał oczywiście, proszę Państwa, taki tak zwany teren zielony, zagospodarowany przez urządzenia zwane w innych miastach być może zwane śmieciami. No ja też tak je nazywam. Oczywiście no, bez obrazy, no tutaj pan burmistrz by się obraził, nazwał to co tutaj widzę śmieciami. No. Śmieci to były na rynku, tam były ustawione bilardy, piłkarzyki były jeden na drugim tak ustawione w paczkach. Air hockey, no to były śmieci. Ewidentnie były jakieś plandeki do przykrywania tego w czasie deszczu i na noc. To były śmieci. Były kije bilardowe gdzieś oparte o mur. Były pudełka z bilami. No i był niemagister Zarzycki, no i uczestnicy tego klubu bilardowego, no więc to było na pewno śmieci. A tutaj to jest po prostu dekoracja okolicznego terenu pięknego. Na tym terenie, jak Państwu mówię, o tam, za tym płotem odbywają się liczne uroczystości takie miejsko-gminne i powiatowe nawet, a nawet i międzynarodowe, proszę Państwa, bo tutaj był zjazd taki kolarski międzynarodowy i też tutaj kolarze sobie chodzili. I jak któryś był ciekawy, co jest za płotem, to sobie zajrzał. No i mówił, o mamma mia, jeżeli był Włochem. Albo sacre bleu, jeżeli był Francuzem. Oh my god, jeżeli był Anglikiem. Herr god, jeżeli był Niemcem. Chińczyków nie było chyba. Więc nie muszę tutaj Państwu po chińsku demonstrować. Ale jak ktoś oglądał Mando Matern, taki program, w którym występowałem ze 20 ponad lat temu, to wiedzą Państwo również, że ja i po łacinie, i po chińsku pisałem tematy lekcyjne, więc nic, no po grecku oczywiście też podejrzewam sam, że jestem Grekiem, bo często mi mówiono nie udaj Greka, Wojtek. A jeszcze przejdę tutaj, może coś tutaj, bo też widzę ładne śmieci, trochę dalej od płota. Bo widzą Państwo, jakżeż ta puszka się wkomponowała w to otoczenie. Coś niesamowitego. A tutaj widzę też jakiś szklący się o odpad szklany, ale no prawie że niewidoczny. No, to się nazywa mimikra. Zdolność do zlania się z otoczeniem. Ta butelka zlała się z otoczeniem. Państwo myśleli, że śmieci są tylko blisko płota, to się Państwo mylą, bo one są też dalej, tylko że z drogi to już będą niewidoczne, to trzeba podejść bliżej. O, widzą Państwo, tu jest puszeczka po piwie, tu jest jakaś też po piwie i tu jest po piwie. Tu wszędzie są zagrzebane śmieci, tylko że najlepiej widoczne są te, które leżą przy ulicy, no wiadomo. Te są już tak jakby na wystawce. Te są takie rasowe, eksportowe. Jeszcze inne ujęcie tego śmietnika. O, tutaj butelka, która udaje kameleona. Czyli dopasowała się do otoczenia. Ale jest ładne słońce, wobec czego to wszystko tak ładnie skrzy się w słońcu i dlatego ja to jednym ruchem kamery potrafię wspaniale zauważyć. A tędy wszedłem. Tędy? A być może już tamtędy. Nie, tego nie pamiętam. Tu jest dużo takich podwójnych dziur. Są też pojedyncze. Z tym, że te pojedyncze zamienią się niedługo na podwójne. Potrójnych chyba raczej nie ma, bo chuliganeria staszowska tych dolnych z jakichś dziwnego powodu nie wywala. Nie wiem, zawsze wywala te górne. Oczywiście władza pracowicie potem te górne zalepia, więc co chuligany wywalą, to władza potem zalepi i potem one znowu wywalą i władza znowu zalepi. To tak, proszę Państwa, to jest taki wyścig z czasem. Z tym, że chuliganeria tutaj świętowała zwycięstwo, kolejne zwycięstwo nad Urzędem Miasta i Gminy, że udało im się szybciej wywalić niż władzy płot naprawić. Aczkolwiek tu jest naprawione, jest naprawione, bo tu jest stare, nienaprawione, a tu już jest naprawione, tu już wywalone. Tutaj jest stare, a tu jest naprawione. A tutaj chuliganeria się cieszyła, że władza jeszcze nie zdążyła naprawić. Co tutaj piwo? Tutaj to piwo. To jest tutaj piwo, a tutaj były jakieś chyba kanapki. A tam, to nie wiem co, jest tam jakaś fanta. Może tam też coś jest. No wszędzie coś jest. Ale nie będę chyba już dalej. No jeszcze tutaj, no może zrobić tak. Wyjdę, proszę Państwa, inną dziurą. Wlazłem jedną, wyjdę drugą. Co było? O, proszę Państwa, tutaj gdyby Euler był w Staszowie, taki szwajcarski matematyk Euler, który chodził po Królewcu i odkrył topologię, wymyślił topologię, bo zastanawiał się, czy można po Królewcu przejść przez każdy most, a tam było wiele mostów, tak żeby przez żaden nie przechodzić dwa razy. To na przykład tutaj
po Staszowie chodząc, to mógłby się zastanawiać, czy można przejść wszystkie staszowskie dzikie wysypiska śmieci, takie śmietniska w centrum Staszowa, no bo to jest w zasadzie centrum Staszowa, proszę Państwa. To nie jest ubocze Staszowa, bo proszę Państwa, tam jest osiedle, tam jest wielkie osiedle, to osiedle się ciągnie, ho. I tutaj jakbym ruszył kamerą, to we wszystkie strony są osiedla. No proszę Państwa, no zrobię taki ruch kamerą, żeby Państwo myśleli, że ja polazłem gdzieś na obrzeża Staszowa i pokazuję, że tam są śmieci. Nie, śmieci są w centrum Staszowa. Tam jest, proszę Państwa, osiedle, wielkie osiedle. Tu jest świetlica Jutrzenka. Tam jest, proszę Państwa, rynek. Tam jest urząd powiatowy, być może jego dachy tam gdzieś migoczą w tle. Tam jest, w tym kierunku jest ulica Potowska, urząd gminy. Tam jest kościół Świętego Ducha, tam jest kościół Świętego Bartłomieja. I to jest wszystko w zasięgu, proszę Państwa. Tutaj ktoś, kto nawet nie ma wielkiej wprawy, jest w stanie tutaj wszędzie dojść na piechotę w ciągu paru minut. To osiedle Pipała jest tylko trochę dalej, ale tam też jest dużo śmieci. Osiedle Pipała to jest stąd piechotą. 15 minut jestem pod kościołem, nie spiesząc się, pod kościołem Świętej Barbary na Pipale. Natomiast na wysopisku pomiędzy kościołem Świętej Barbary a kościołem Świętego Bartłomieja, to ja będę tam, proszę Państwa, za 7 minut. O, za 7 minut będę już na środku tamtego wysypiska, jego też filmowałem. Tutaj oczywiście są też śmieci. I teraz zmierzam do jakiejś kolejnej dziury, żeby wyjść z tego śmietnika. Z tym, że proszę Państwa, tutaj są dziury, w tamtym kierunku są dziury tylko takie pojedyncze. No nie chcę mi się w spodniach eleganckich przełazić przez takie pojedyncze dziury, więc wrócę na stare śmieci, wrócę do tych podwójnych dziur i wyjdę tamtędy. Państwo przyjadą kiedyś zwiedzać Staszów, te staszowskie śmietniska, no i w ogóle tą światową stolicę głupoty, to radzę zaparkować tutaj na tym parkingu. Tutaj no trzeba uważać, bo jest sporo, że tak powiem, szkliwa. O, tutaj pokażę Państwu to szkliwo, które tutaj jest koło mnie. Więc po wysiądnięciu no trzeba dzieci wziąć na rączki, raczej nie pozwolić chodzić nóżkami w bucikach, bo to mogą przebić sobie. Tutaj jest takie ładne wysypisko śmieci. O, Państwu pokażę jakimś tam zoomem. I zaraz Państwu pokażę, gdzie ja byłem w tym starym cmentarzu, Kirkucie żydowskim, który jest tak totalnie zaśmiecony. Zaraz Państwu to pokażę, tylko pokażę Państwu najpierw okolice tego parkingu, żeby Państwo wiedzieli, że tutaj wystarczy wysiąść z samochodu i od razu ma się bardzo atrakcyjne widoki. A teraz pokażę Państwu, że tam byłem. Tam jest ten parkant porozwalany. O, te takie szczerby różne, nie wiem czy tutaj widać, bo tu strasznie słońce mnie atakuje, bo jest piękna wiosenna pogoda, mimo że jest no, 7 dzień lutego, ale tam jest porozwalany ten parkan, tam koło tego znaku drogowego, znak widać, zaraz o, tak, za tym znakiem jest porozwalany parkan, ja tamtędy wszedłem i tam zwiedzałem ten stary Kirkut żydowski. Jestem troszkę bliżej tego starego żydowskiego cmentarza, tego Kirkutu i tutaj pokażę Państwu takie znalezisko, znalazłem tam jest właśnie ten cmentarz, za tym parkanem, za tymi drzewami, obok tego mostku, za tym mostkiem. Tam warto rzucić okiem, wchodzić nie polecam, bo można nóżkę przebić. Wracam, proszę Państwa, już do centrum. Tutaj pokażę Państwu tylko jeszcze dla mnie bardzo pamiątkowe miejsce. Powiem Państwu zaraz dlaczego, tylko najpierw pokażę, jak wygląda współcześnie. No, wygląda albo gorzej, albo lepiej, zależy z którego punktu widzenia patrząc. Tu przez taką wywaloną szczerbę filmuję. Tu ryneczek już jest bliziutko, obok tego Kirkutu. Natomiast tutaj na tym drzewie, to ja się można powiedzieć wychowałem, tutaj to drzewo mnie wykołysało. Tutaj wchodziliśmy z rodzeństwem, tu się bawiliśmy w Indian, w jakieś tam baobaby. Tutaj się przed lwami żeśmy ukrywali, bo tutaj był ogród przedszkolny, proszę Państwa, wtedy kiedy ja byłem malutki. Także to drzewo było świadkiem wielu naszych wspaniałych zabaw książkowych.